Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. Przed wami stoi przyszły skuter. A jednak nie skuter, tylko przyszły pinbike. No, prawdopodobnie będzie to pinbike. Pewnie nie jedna osoba z was jest zawiedziona. Myśli sobie, co ten pan MRF tu nam próbuje ściemniać. Przecież to nie jest speedbike, to jest stun scooter 150. No i dobra, no macie rację. No jest to ten stun scooter słynny 150, co robiłem. Przerobimy go na pitbike'a. Mianowicie, tak jak mówiłem wcześniej, dałem wam wybór. Dużo z was mianowicie zagłosowało za tym, żeby zrobić jakiegoś swojego pitbike'a, a muszę się tego skutera pozbyć, więc na szybkości zrobimy taki projekcik, przerobimy go na pitbike'a, pojeździmy troszkę, no i go prawdopodobnie sprzedam, albo zobaczymy, co dalej z nim będzie. W dzisiejszym odcinku po prostu go tylko rozbierzemy, pościągamy plastiki, może tam jeszcze się uda, będzie czas, no to porozcinamy trochę ramę. Przyłożę wam, żebyście zobaczyli mniej więcej jak to planuję zrobić, jakie to będzie, no i tyle. Materiał teraz nagrywam typowo w 4K. Teraz jest materiał typowo w 4K, 25 klatek na sekundę, tak żeby światło nie migotało. Dobra, ściągamy te klamoty wszystkie. Postaramy się jak najwięcej z tej ramy wykorzystać do tego przyszłego projektu. A kurde, może go weźmiemy bardziej do światła. Żebyście więcej widzieli, co ja tu robię. Dobra, pozbędziemy się zbiornika paliwa. Nie jedna osoba chciała mieć swojego pitbike'a, ale nie jedną osobę było na niego nie stać. Poprzez ten filmik mam nadzieję, że zainspiruje nie jedną osobę do zrobienia swojego pitbike'a. Takiego skutera, na przykład 50 na złomie, można dorwać w śmiesznych pieniądzach. Śmiesznych pieniądzach można dorwać, więc mi się wydaje, że będzie to bardzo fajna opcja, w szczególności dla osób, co na przykład szukają motorka dla dziecka, takiego pitbike'a, na przykład taką 80 czy coś, no to są chore pieniądze jak za taki motor, co zbyt dużo od siebie nie daje. A takiego skutera na złomie można dorwać w granicach stówki, 100 zł. Jak ktoś ma jakieś zdolności manualne, umie tam trochę przyjanuszować, więc będzie potrafił zrobić taki sobie takiego pitbike'a dla dziecka bez żadnego problemu. Wszystko tu zalane. Wszystko zalane. Mi się wydaje, że w granicach 200-300 można naprawdę fajny, prosty, tani motorek zrobić samemu. Ale jeszcze zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Bo nikt nic nie mówi, że to musi na 100% mi wyjść.
Będę się starał, ale... Ale wiecie, jak to czasami wychodzi, że nie wychodzi. Zobaczymy. Może co z tego będzie. Okej, dobra. Jest to już wszystko rozebrane. Tak, w miarę przynajmniej. Wygląda to tak. Rama już jest praktycznie goła, bez żadnych tam instalacji. A w oddali kupa śmieci, którą będziemy musieli wykorzystać. Przynajmniej jak najwięcej się da, wykorzystamy. A jak to będzie wszystko wyglądać? Zaraz tutaj ustawię silnik i koło i mniej więcej wam pokażę, jaki jest plan. Jak to powinno wyglądać. No i dobra, jakie to będzie duże, już wam pokazuję. Będzie to coś takiego. Jak ja to zrobię, to... Nie, powiem wam szczerze, że będzie chyba... będzie pogrom. Mianowicie, no będzie coś takiego lub ewentualnie te przednie koło odjadę troszeczkę do przodu, ale tak minimalnie do, powiedzmy, max 20 cm. 15-20 cm może odjadę jeszcze tym przednim kołem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak samo, jak tu widzicie, tu jest wlot gaźnika. Będę chciał to prawdopodobnie obrócić w drugą stronę, żeby z tej strony był zaciąg powietrza i jakiś airbox albo coś takiego zbuduję, takie zintegrowane pół na pół ze zbiornikiem, coś w takim stylu, żeby był zaciągał powietrze z przodu, a nie z tyłu. Jeszcze dokładnie na 100% wam nie powiem, jak to będzie wyglądać, bo wyjdzie to wszystko w praniu, jak będę to budował. Będę chciał zostawić te dwa amortyzatory, co są tutaj z tyłu. Te dwa amortyzatory prawdopodobnie zostaną. Będzie to do góry, w górę na pewno trochę wyższe, bo wiadomo, że siedzenie, nie siedzenie, więc prawdopodobnie tak samo przód odjedzie trochę do tyłu. Znaczy, będzie musiało być to troszeczkę na pewno szersze, więc no odjedziemy na pewno trochę tym przednim kołem, no tak jak mówiłem, te 15-20 cm do przodu. No nie mogłem tego za bardzo ustawić, bo to wszystko się wywalało. Tą sztycę na pewno też skrócimy i ramę zbudujemy prawdopodobnie z tych grubych rurek, co są w tamtej ramie. Postaramy się wykorzystać jak najwięcej elementów tej ramy starej, żeby po prostu nie giąć tego od nowa i nie kombinować. No, może mi się uda jakoś prostą, fajną, krótką ramę zbudować do tego motorka. No jest tutaj silnik 150 w granicach 12 koni. No nie ukrywajmy, że to będzie co chwilę na koło wyrywać. No nie ukrywajmy, że w tamtej ramie, gdzie siedziałem bardzo do przodu wysunięty, wyrywał na koło, no nie ukrywajmy, z gazu. Więc w takiej krótkiej ramie to nie będzie sprzęt do opanowania. Zobaczymy, jak to wyjdzie fajnie i naprawdę uda mi się zbudować tutaj fajną ramę do tego, może to wymalujemy, zobaczymy, jak to będzie. No to się wsadzi ewentualnie tutaj nowy wał, cylinder z głowicą, cały komplet 200 pojemności, podniesiemy to do 200 pojemności, będzie to w granicach 16-18 koni. No, będzie się działo. Turba, od razu wyprzedzam was do przodu, bo pewnie nie jedna osoba zaraz będzie mi tu wypisywać, żeby wsadzić do tego turbo. No zobaczymy, no jak to wyjdzie. No jak będzie fajnie, jak będzie jeździć, jak będzie zapierdzielać, jak będzie miejsce, co najważniejsze miejsce, no to może wsadzimy tutaj turbinkę jeszcze. Ale to już są naprawdę takie plany daleko do przodu. Więc no, nie wyprzedzajmy za bardzo tych planów do przodu, bo zobaczymy, no musimy zobaczyć na początku, jak to wyjdzie. No dobra, będziemy kończyć ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. No niestety nie udało mi się nagrać zbyt dużo materiału w dzisiejszym odcinku dla was. Miałem takie troszeczkę inne sprawy na głowie. No, do następnego odcinku może się ukaże więcej zrobię, więcej będzie materiału więcej materiału z roboty. No. Dobra, kończmy ten odcinek. Macie jakieś sugestie, jakieś pomysły, piszcie na dole w komentarzu pod filmem.
postaram się je wdrożyć. Ewentualnie może nakierujecie mnie na jakieś fajne pomysły, na jakieś fajne modyfikacje, które będziemy na etapie projektowania, budowania tego pitbike'a, w cudzysłowie pitbike'a, robić. Minus jedyny tego pitbike'a to będzie jego szerokość, bo jest ten silnik strasznie szeroki. No i jedyna wada będzie właśnie taka, że to jest troszeczkę szerokawe, więc... No nie wiem, zobaczymy. Nie ma co na razie do przodu wybiegać. Może coś z tego wyjdzie. Dobra, więc do następnego. Na razie, trzymajcie się, hej!